5 maja, szósta niedziela wielkanocna z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości, miłości mojej. Jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś swoje życie oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Pan Jezus nas wybiera. Ale czy wszyscy na ten wybór odpowiadają? Czy wszyscy mówią: Panie, tak, chcę iść za Tobą? Jakże często jest wielu takich, którzy nie interesuje ich to, że zostali wybrani przez Boga. Oni chcą być dzisiaj wybierani przez świat, ludzi tego świata, bo chcą czuć się tu, na tym świecie docenieni. Być gdzieś pośród tych wielkich, znaczących, na wysokich stanowiskach, bogatych. Możemy powiedzieć, gdzieś opalać się w blasku tego, co mają, co posiadają. A może warto opalać się i być w blasku Chrystusa? Prawdziwe szczęście człowieka, prawdziwa przygoda człowieka zaczyna się wtedy, kiedy człowiek wybiera Jezusa. Dopóki tego nie doświadczysz, nie poczujesz, to nigdy nie pójdziesz do końca w pełni za Nim. Będziesz miał takie zrywy, momenty, kiedy będziesz chciał iść, ale szybko zawrócisz, wycofasz się. Bo nie wybrałeś tego, który jest prawdziwym szczęściem i dobrem. Wybór Jezusa, mnie, ciebie i nasze wybory sprawiają, że no właśnie wtedy przynosimy piękne owoce naszego życia, naszych czynów, które będą trwać. Będą trwały, będą mocne, silne, i będziemy nimi innych udoskonalali, karmili, pocieszali. Wybrać Chrystusa, to zawrzeć z Nim to, co najpiękniejsze, przyjaźń, miłość. On ciebie wybrał, ale czy ty wybrałeś już Jezusa? Czy jesteś gotowy pójść za Nim, powiedzieć: Panie, tak, Ty jesteś moją drogą, prawdą i życiem? Czy jeszcze Twoją drogą, Twoim prawdem, Twoim życiem jest ówczesny świat? Zastanów się, bo to jest ten moment, ta chwila, kiedy możesz z tego świata zawrócić i powiedzieć: chcę pójść za Chrystusem, bo chcę mieć prawdziwe szczęście, bo chcę poczuć się naprawdę kochanym,
a to możliwe tylko z Nim. Serca Wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże i do zobaczenia już jutro.